dzisiaj chcę mówić o Bogu, który się nie zmienia, niezmiennym Bogu, Bogu niezmiennym. Ponieważ mówimy o Duchu Świętym, to chcę mówić dziś o Duchu Świętym, o Duchu Świętego Boga, który się nie zmienia, który jest cały czas ten sam. I jedną z fundamentalnych zasad Boga jest to, że Bóg jest ten sam. Nigdy się nie zmienił. Bóg Starego Testamentu to Bóg Nowego Testamentu. To ten sam Bóg. To jest jeden Bóg. Jeden Bóg. Nie ma innego Boga. Nie ma innego Boga. Mój znajomy, jak się kiedyś opowiadał mi historię, nawrócił się do Jezusa. I przed nawróceniem do Jezusa on prowadził firmę budowlaną i miał swoich podwykonawców i jego główny finansista nie wywiązał się. I on nie mógł tym podwykonawcom wypłacić należytych pieniędzy. Wypłacił ile mógł i zamknął firmę. Potem się nawrócił. To wszystko działo się w jednym odcinku czasu. Jeden z tych podwykonawców po jakimś czasie był już tak na niego zdenerwowany, a doszły do niego słuchy, że on się nawrócił w ogóle i że teraz już tej firmy nie prowadzi. No ale był mu ciąż winny pieniądze. Powiedział, pojadę do niego, do tej Warszawy. Złapię go za łeb. Będę wyrywał kartki z tej jego Biblii i go karmił tymi kartkami, aż mi zapłaci. Niestety nie dojechał do Warszawy. Miał wypadek. Wpadł pod pociąg. Umarł. Niepotrzebnie chciał karmić waszego brata kartkami z Biblii. Niepotrzebnie. I będę dziś mówił o takim Bogu, który był, jest i będzie wciąż ten sam. Co jest dla mnie ważne? Żebyśmy dzisiaj odchodzili od każdej iluzji związanej z tym, jaki ten Bóg jest, w związku z tym, jakiego sobie być może wymyśliliśmy. Bo Boga sobie można wymyślić. Można się narodzić na nowo, naprawdę, ale potem można sobie dowymyślać Boga. Można go sobie ukleić, ukręcić, zrobić pewnego rodzaju hybrydkę i z tą hybrydką chodzić przez życie. Tak można zrobić, to jest bardzo proste. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy, tak mówi Pismo. Więc można też sobie ukręcić Boga. Rozumiecie? Ukręcić Boga. Wymyślić sobie Boga. I wiesz, co jest najciekawsze? Że On nie będzie na siłę informował Cię, jakim On jest. Musiałbyś tego chcieć. Bo Słowo Boże mówi, kto szuka, ten znajdzie, a kto puka, temu otworzą. Kto nie szuka, ten nie znajduje, a kto nie puka, temu nie otwierają. Nie ma takiego Boga, który się ludziom przedstawia, jeśli nie jest pytany o imię. Bardzo ważną rzecz wam teraz powiem. Jeśli nie pytasz Go, jakie Jego imię, On się nie przedstawia Tobie z imienia. A więc możesz sobie sam wymyślić Jego imię. Wiecie, raz tutaj w tym kościele nauczałem na temat 26 imion Boga. Ja dziś to przypomnę, bo to jest bardzo ważna rzecz. Na szkole wiary kiedyś to robiłem. W Biblii jest wymienionych 26 imion Boga w całym Piśmie Świętym. 26 imion. Występuje on pod 26 imionami i nie występuje pod żadnym innym imieniem. Przypowieści Salomona 34, 30 rozdział, 4 werset. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię? I jakie imię Jego syna? Czy wiesz? Przypominam, że jest to pisane
setki lat przed narodzeniem Jezusa. To prorocza informacja o Mesjaszu. Jedna z wielu. Prorocza informacja o Mesjaszu, o tym, że Bóg ma Syna. Jakie jest Jego imię? I jakie imię Jego Syna? Czy wiesz? I to jest pytanie do człowieka. Czy ty wiesz? Bo jeśli nie wiesz, to jak Go wezwiesz? Jeśli nie wiesz, to jak wezwiesz? Imię, przyjaciele, to jest osobista nazwa nadana osobie przez grupę, do której należy i stanowi ono podstawowe określenie danej osoby. Imię to nie jest to, co dzisiaj jest. Dzisiaj imię nic nie znaczy. Nic. Wczoraj oglądaliśmy takie śmieszne filmiki, jest takich dwoje ludzi w internecie. Nie będę o nich mówił, bo ja nie chcę ich reklamować. Oni robią bardzo głupie rzeczy. I oni są prawdziwi, bo to nie są aktorzy. To są kretyni, normalni, żywi, prawdziwi, nieszkoleni. Mają to głęboko w sobie. I ta kretynka dała synowi na imię Conan. Konanek, ona na tego mówi. Conan. Nie wiem, czy wyglądaliście serię Conana, Conan Barbarzyńca i tak dalej, z Arnoldem Schwarzeneggerem. Conan. Dzisiaj imię nic nie znaczy. Dzisiaj daje się na imię komuś Conan. Conan Kwiatkowski. Conan Wiśniewski. Conan Kowalski. Conan Cerolski. Rozumiesz, o co chodzi? Szok. Gdzie się nadaje takie imiona? Ale kiedyś imię znaczyło bardzo dużo. I kiedy my mówimy o imieniu, to my nie mówimy o formule. My nie mówimy o nazwie. Czy Kościół uważa, że jak się powie Jezus, to demon odchodzi? Demony słowem Jezus to sobie dupę wycierają. Wiecie dlaczego? Bo to jest zwykłe hebrajskie imię. Tak jak Janek, Heniek. Oni tak dawali na imię wtedy. Proszę. Jak się mówi w imieniu Jezusa, to nie jest te kilka liter. Bo one nic nie znaczą. One nic nie znaczą. Imię to jest coś, co posiada głęboką wartość, za którą to wartością stoi potężna moc. I świadomość tego zjawiska dopiero nadaje rangi temu, co się nazywa imię. I mówienie w imieniu to jest bardzo ważna rzecz. Jest taki motyw, kiedy kilku synów pewnego egzorcysty z Cewy próbowało wypędzać demony w imieniu Jezusa, którego wierzy Paweł. Skutki były takie, że synowie tego egzorcysty zostali ciężko pobici przez tego zdemonizowanego człowieka. Gdyż demony wyjaśniły to bardzo krótko. Jezusa znamy. Kim Paweł jest, wiemy, ale wy. Demony nie miały nic przeciwko temu, żeby wyjść. Gdyby ludzie realnie znali imię, ale ludzie nie znali imienia. Ludzie znali frazę. Potrafili wytukać Jezus. Ale to nic nie znaczyło. Zostali pobici przez imię Jezus. Za pomocą pięści zdemonizowanego człowieka. Dramat.
dramat, który się powtarza notorycznie w kościele dzisiaj. Ludzie mówią, modliłem się w imieniu Jezusa i nic się nie wydarzyło. Wierzyłem w imieniu Jezusa i nic się nie stało. Co jest? Ja mówię, nie znasz imienia. Znam! Nie. Bo jakbyś znał, to byś miał. Jakbyś znał, to byś miał. Nie masz, to nie znasz. Zanim przejdę dalej, chcę wam przeczytać 26 imion Boga. Pierwszy, Elohim, Stwórca, Właściciel, Sędzia Ostateczny. El-Roi, Ten, który widzi. El-Shaddai, Zupełnie wystarczający. El Olam, wieczny. Jahwe, Bóg jedyny, wciąż obecny. Jahwe Jire, zaopatrujący. Adonai, panujący. Jahwe Rafa, lekarz. Jahwe Nissi, mój sztandar w odniesieniu do chorągwi wojennej. Esz Okela, ogień trawiący. W odniesieniu do zniszczenia ostatecznego. El Kwana, zazdrosny. Katosz, święty. Jahwe Shalom, Bóg ostatecznego pokoju. Jahwe Szabot, Bóg zastępów anielskich. Jahwe Tsuri, Bóg twardy jak skała. Jahwe Roi, pasterz. Hashem, nadający imiona. Melek, król największy. El-Hai, żywy, dający życie. Ish, mąż. Mon, przybytek. Masche, schronienie. Magan, tarcza obronna. Metsuda, twierdza. Migdal Os, warowna wieża strzelecka. Szofet, sędzia strażnik. Mikwe, dający nadzieję. Sideku, sprawiedliwy. El Elyon, najwyższy z najwyższych. Szama, jestem tu.
imiona, które wam wymieniłem, są imionami jednego Boga. Każde z tych imion określa charakter tego Boga, zdolności, umiejętności, uwarunkowania, stan serca, stan umysłu. To ten Bóg posiadający te imiona. Bóg, który się nie zmienił. Niezmienny. Niezmienny Bóg. Rozumiecie? Niezmienny. Te imiona określają Boga, w którego wierzymy. Te imiona określają Boga, z którego zostaliśmy zrodzeni. Te imiona określają Boga, który mieszka dzisiaj w nas jako Święty Duch. To one go określają. On jest taki jak te imiona. Bóg jest taki jak jego imię. Nie ma innego Boga. To imię go przedstawia. Ten Bóg jest w 100% jak każde z tych imion. On nie jest podzielony na części. On nie jest trochę taki, a trochę taki. On nie jest trochę nadzieja, a trochę ogień trawiący. On nie jest taki. Bóg to jest Bóg ponad 100% według ludzkiego myślenia. Ludzkie myślenie zamyka się na poziomie 100%. Bóg jest większy niż 100%. Większy niż trzy wymiary, które jesteśmy w stanie ogarnąć. Taki to jest Bóg. To jest Bóg, jak słyszeliście przed chwilą, ambiwalentny. Bóg, który mieści w sobie przeciwstawne rzeczy. Rzeczy niezgodne z ludzką logiką. To jest taki Bóg. Ja słyszałem wielokrotnie różne rzeczy, które były wystosunkowywane wobec nas jako zarzuty. Bóg jest łagodny. Ja mówię też. Bóg jest miłością. Ja mówię też. Zgadzam się z tobą, bracie, siostro. Też. A na zarzuty pod tytułem Bóg się tak nie zachowuje, ja powiedziałem, uargumentuj. Przedstawię ci 26 imion Boga. A to tylko wyrazy, które wam przedstawiłem. Nie starczyłoby nam dnia, bo trzeba by zrobić konferencję na ten temat. Jak wygląda zakres charakteru każdego z tych imion? To tylko nazwy. Gdybyśmy chcieli teraz charakter określić, to byśmy spędzili czas do wieczora. On ma taki charakter jak te imiona. Taki charakter. On ma taki charakter. Ludzie mówią, Bóg nie lubi takiej muzyki, jaką wy robicie. Ja mówię, uargumentuj. Boga nie można wielbić trash metalem. Uargumentuj. Uargumentuj mi to. Uargumentuj. To jest bardzo ważne, co do was dzisiaj mówię, ponieważ Bóg jest taki, jak jego imiona. Dzieje apostolskie 4:11-12. Dzieje apostolskie 4:11-12. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innego zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tutaj autor mówi o Jezusie. W imieniu Jezusa zawarte jest 26 imion Boga opisanych w Starym Testamencie. W
imieniu Jezusa. Zawarte jest 26 imion Boga, które posiadają odrębne charaktery. Rozumiecie? W imieniu Jezus. Dlatego, kiedy wzywamy imienia Jezus, wzywamy 26 imion Boga. Wzywamy takiego Boga, o jakim wam przed chwilą mówiłem. Kiedy wzywamy imienia Jezus, wzywamy właśnie takiego Boga. Wzywamy naszą tarczę, naszą wieżę, trawiący ogień, sędziego, nadzieję, zaopatrzyciela, tatusia, rozumiecie? Generała wojsk anielskich. Takiego Boga wzywamy. Wiecie dlaczego teraz diabeł realnie boi się człowieka, który zna imię Jezus? Poznając imię Jezus, człowiek uzna 26 imion Boga. A znając 26 imion Boga, człowiek ów zna charakter Boga. A znając charakter Boga, zna Boga samego. Dlatego diabeł drży przed takim człowiekiem. Ale diabeł w ogóle nie drży przed człowiekiem, który uważa, że Jezusik to jest miła, sympatyczna owieczka, rozumiecie? Z cukru. Stawiana na spodku z rzeżuchą. Baranek, nie owieczka. Rozumiecie to? Ludzie tak myślą, że wystarczy znać coś takiego. Nie. Trzeba uwierzyć, że w imieniu Jezus jest 26 imion Boga. Drugi Koryntian 1:20. O obietnice Boże, ile ich było w Nim, czyli w Jezusie, znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. To przez Jezusa Bóg dokonał i dokonuje manifestu swoich błogosławieństw zawartych w Jego osobie. A więc, kiedy Ty wzywasz imienia Jezus, to wzywasz 26 aspektów Boga. Dlatego wtedy może się na Ciebie wylewać realne błogosławieństwo. Wtedy jesteś prawdziwie chroniony. Wtedy jesteś prawdziwie zaopatrywany. Kiedy Ty wierzysz w imię Jezus, to wierzysz w 26 imion Boga, 26 aspektów Boga. Wierzysz w Boga lekarza. Ty wierzysz w Boga zaopatrzyciela. Ty wierzysz w Boga obrońcę. Ty wierzysz w takiego Boga. I gdy w Niego wierzysz i takiego Go wzywasz, rozumiesz, to On się tak manifestuje. On się tak manifestuje. Wielu ludzi jest zdziwionych i mówi, przyniosłem swoje prośby w imieniu Jezusa Bogu i zaczęły dziać się dziwne rzeczy. A co ty myślałeś, że co się stanie? Przecież twoja prośba przeszła przez filtr 26 aspektów Bożego charakteru. Została przerobiona według Jego rodzaju. I odpowiedź wyszła zgodnie z Jego charakterem, a nie zgodnie z Twoją myślą wstępną. Nie wiem, czy rozumiecie w ogóle, co mówię teraz. Ty się modlisz o coś, a dostajesz coś innego. I dziwisz się, czemu tak się stało. Zastanów się, jak się modlić. Zastanów się, w co Ty wierzysz. Rozumiesz? Modlisz się w ogóle o to, żebyś bardziej kochał. I nagle w twoim życiu zaczyna być ruina za ruiną. I ty jesteś zdziwiony, co się stało. Wielu zapomina, że się w ogóle tak pomodliło. Ale twoja modlitwa o to, abyś bardziej kochał, przeszła przez 26 elementów charakteru Bożego i na końcu wyszła odpowiedź.
26 minut Boga to jak potężna maszyna, która przetwarza naszą głupotę na Jego mądrość. Na tym polega w ogóle specyfika modlitwy. Rozumiecie? Wiecie, w jakich byśmy byli tarapatach, gdybyśmy mieli spełniane nasze modlitwy według naszego intelektualnego podania Bogu? Wiecie, w jakich byśmy byli tarapatach? Bardzo poważnych wszyscy. Jesteśmy emocjonalnymi ludźmi. 90% pierwotnych modlitw wychodzi z emocji. Rozumiesz? Taka jest prawda o chrześcijaństwie. Ja bym dzisiaj o wiele rzeczy się nigdy nie pomodlił, o które się modliłem kiedyś. Nigdy bym tego nie zrobił, bo one wynikały z moich różnego rodzaju stanów, w których byłem. Ja nie rozumiałem, że modlitwa nie polega na tym, że ja coś zanoszę Bogu, tylko ja staję na prawdzie. A ja zanosiłem Bogu różne moje stany. I mówiłem, chciałbym, żeby było tak, tak, tak i tak. Wiecie, jakby tak się stało, to bym był w poważnych tarapatach dzisiaj. W bardzo poważnych tarapatach. Rozumiecie? W bardzo poważnych. W imieniu Jezus jest manifest Bożej mocy zgodnej z 26 imionami Boga. To nie jest inny manifest. To nie jest inny manifest. My nie możemy sobie wymyślić innego manifestu. I teraz posłuchajcie. Psalm 135:6. Pan czyni wszystko, co zechce na niebie i na ziemi. Pan czyni wszystko, co zechce na niebie i na ziemi. Kiedyś byłem w takim religijnym kościele. Zostaliśmy zaproszeni. Ja wiedziałem, co tam się będzie działo, ale też wiedziałem, że oni się tego wystraszą. Więc powiedziałem, bracia i siostry, czy wierzycie słowu? Amen, amen. Bo to taki kościół, który uważa, że w ogóle Biblia jest fundamentem wiary i życia. Więc zapytałem po Pawłowemu, stając w tej samej pozycji myślowej, co on. Wierzycie Biblii? Amen. Więc przeczytałem z tej Biblii Psalm 135:6. Pan czyni wszystko, co zechce. Powiedziałem, powtórzcie, co zechce. Powtórzyli, co zechce, bo to było z pisma. Na niebie i ziemi. Powiedziałem, powtórzcie ziemi. Powiedzieli ziemi. Mówię, i teraz słowo to wypełni się na waszych oczach. I oni byli gotowi. I już nie było żadnego problemu, że z nich demony wyrzucali. Chociaż w ich doktrynie nie było tego. Już nie było problemu. Przekładłem na nich ręce i demony wychodziły. Gdyż oni uwierzyli pismu. Rozumiecie? To bardzo ważne przygotować ludzi na to, co będą widzieć. Bardzo ważne. Ale jest to prawda Boża, że Pan czyni wszystko, co zechce na niebie i na ziemi. Co zechce, to słowo co zechce, to znaczy to, na co ma ochotę, po pierwsze. Po drugie, to, na co się zgodzi. Bardzo ciekawe słowo tutaj użyte. Pan czyni wszystko, na co ma ochotę na niebie i ziemi i na to, na co się zgodzi. W wyniku czego? W wyniku naszej modlitwy. Więc jeśli staniemy na prawdzie Bożej i będziemy modlili się z wiarą, to uzyskamy od Boga to, czego chcemy. I to się zamanifestuje. Bo Pan czyni, co zechce, lub to, na co się zgodzi. Duch Święty czyni na niebie i na ziemi to, co zechce. Nie to, co my sobie jesteśmy w stanie wymyślić w naszych głowach. Nie możemy być zdziwieni żadną formą manifestu Bożego. Nie możemy być tym zaskoczeni. Musimy zrozumieć, że oto Pan, którego 26 imion brzmi tak, a nie inaczej i wszystkie one są w imieniu Jezus, którego właśnie wezwaliśmy. I kiedy my wzywamy Go,
jako na przykład Kościół, jako społeczność na spotkaniu, to musimy zrozumieć, że On będzie robił, co zechce tutaj wśród nas na przykład. Będzie działał jak zechce. I ludzie mówili, Pan by nigdy nie zrobił tego, żeby ludzie beczeli. A ja mówię, zaargumentuj. Bo jeśli Pan sprawił, że nieme bydle przemówiło, tak? Znacie historię, prawda? Osła, który poucza proroka. Tak? I nie było to dla niego żadnym problemem. To nie jest dla niego żadnym problemem, żeby myślący człowiek zaczął beczeć. A czemu ma nie beczeć? A co złego w beczeniu, skoro beczenie sam wymyślił Pan i nazywał nas owcami swymi? Cóż złego w beczeniu? Czy beczenie jest gorsze niż czkawka? Niż odbijanie się? Niż jodłowanie? Niż hip-hop? Pan czyni, co zechce. Dlaczego wam o tym dzisiaj mówię? Bo chcę, żebyście byli ludźmi, którzy będą funkcjonowali w uniżeniu przed tym właśnie Bogiem. I rozumieli, że On nie ma granic. Jego nie można włożyć w ramę. Jego nie można zamknąć w oknie. Wszystko dzieje się w naszych umysłach. To nasze umysły są ramami. To nasze emocje są ramami. To tu się wszystko dzieje. A On jest taki, jak się nam przedstawił. On taki właśnie jest. Taki, jak się nam przedstawił. Kiedyś, jak byliśmy w kościele zielonoświątkowym jeszcze, zaprosili tam pewnego człowieka. Przyjechał z Ameryki Południowej. Był pilotem wojskowym samolotu bojowego. I on miał świadectwo, i oni go dlatego zaprosili, bo on miał takie mocne świadectwo, że tam go Pan uratował na tej wojnie i tak dalej. I oni mu dali mikrofon tam. I to był ich błąd. Bo on powiedział swoje świadectwo. A to świadectwo wyglądało mniej więcej tak. Kiedy wzbijałem się w powietrze moim samolotem bojowym, pierwszą rzeczą, którą robiłem, to modliłem się tak. Panie, niech kule z moich karabinów celnie trafiają w wroga. Niech każde naciśnięcie spustu rozpruwa samoloty wroga. Niech nie przeżyje żaden z wrogów moich. Amen. Zaczął swoje świadectwo. Dałem mu skończyć, bo to był sympatyczny kościół. Potem opowiadał, jak masowo spadały samoloty wroga, a kule mijały jego samolot. Potem opowiadał, jak lądował w tragicznych warunkach. Ale już go nigdy więcej nie zaprosili. A potem Rada Starszych rozmawiała o tym, że to był błąd. O czym on mówił? Nie ma takiego Boga. Nie ma takiego Boga, który błogosławi kule uderzające w twoich wrogów, gdyż żyjemy w łasce. Chrystus za nas umarł. Takiego Boga nie ma. On zmyślał. On miał urojenia. Rozumiecie? Ale w tych 26 imionach Boga znajdujemy takiego Boga. I kiedy wzywamy imienia Jezus, to ten Bóg się manifestuje w swój 26-imienny system. On się tak manifestuje. 26 imion się manifestuje.
Rozumiesz? Wedle potrzeby wierzącego w Niego człowieka. Wedle potrzeby wierzącego w Niego człowieka. Wedle potrzeby. Nie wedle ideologii humanistycznej. Nie wedle ideologii religijnej. Nie wedle ideologii jakiegoś w ogóle umysłu. On się w ogóle manifestuje tak, jakim on jest. Ja często rozmawiałem z ludźmi, mówię, nie żałujesz, że w niego uwierzyłeś? Myślałeś, że jest inny. Też myślałem. Też miałem taki sakrę w życiu. Też sobie w ogóle zrobiłem pewnego rodzaju bożka. I myślałem, on taki jest. Ale potem się dowiedziałem, że nie, on taki nie jest, jak ja sobie go wymyślam. On taki jest, jak jest. I wszystko może w życiu zmienić, ale Boga nie zmienić. Nie zmienisz Boga, nie zmienisz Jego poglądów, nie zmienisz tego. Rozumiesz? On dzisiaj nie dokonuje sam z siebie sądów nad światem, bo sąd został dokonany w Chrystusie Jezusie. A więc Bóg nie robi tych rzeczy, dlatego że już dokonał pewnych ruchów. Natomiast w ogóle to nie oznacza, że na przestrzeni wiary poszczególnych ludzi on nie robi różnych rzeczy. Bo to jest w ogóle nieprawda. Bo gdybym ja szedł na wojnę, to codziennie bym kładł swoje ręce na mój karabin. Codziennie bym to robił. Na swoje granaty. Rozumiecie? Jestem pewny jednej rzeczy. Na pewno bym przeżył tą wojnę. Tego jestem na pewno pewien. Bo mam coś takiego w swoim życiu, że im większy kryzys w moim życiu się pojawia, tym bardziej wiara moja się uwalnia. To już zauważyłem na przestrzeni lat. Im większy mam docisk, tym bardziej zaczynam wierzyć. On czyni rzeczy zgodne ze swoją naturą, zobrazowane w imionach, w jakich się objawił. On tak się manifestuje. Jego działania nie są ograniczone naszą wyobraźnią. To nie jest ograniczone naszą wyobraźnią. Świadectwa, które składacie, to o czym w ogóle mówicie, to jest informacja właśnie, że on tak jest. Często już nie pamiętasz, gdzie się rozpoczął proces pewnej zmiany w twoim życiu. Co tam się wydarzyło? Jaki to ciąg wypadków za sobą pociągnęło, rozumiesz? To jak kostki domina. Pojawili się ludzie albo zniknęli. Pojawiły się sytuacje albo zniknęły. On zaczął działać zgodnie ze swoją naturą. On nie działa zgodnie z naturą ludzką. On działa zgodnie ze swoją naturą. Ludzie strasznie nie chcą się z tym zgodzić. Rozumiecie? Oni nie chcą. Aby go rozumieć i umieć korzystać z jego manifestów, trzeba poznawać jego naturę. Ty musisz poznawać jego naturę. Twoje poznawanie Boga to poznawanie natury Boga. Rozumiecie to? Nie ma takiego Boga, że ty sobie go tak poznajesz. Ty jego naturę musisz poznać. Ludzie w ogóle modlą się i oni tworzą wyobrażenie Boga. Często ono jest o coś oparte. O jakieś deficyty, potrzeby, doświadczenia. Rozumiesz? Ale ty musisz poznawać jego naturę. Musisz przyjść do niego i powiedzieć, Boże, chcę Ciebie poznawać takim, jakim jesteś. Ja nie wiem do końca, jaki Ty jesteś. Ja chcę się tego dowiedzieć w 100%, jaki Ty jesteś. Ja chcę Twoją naturę poznawać do końca. Do końca.
Wczoraj na uwielbieniu, ci, którzy z was byli, pamiętacie, ja modliłem się, bo o jakby manifest w ludzkich umysłach tego, że w ogóle my jesteśmy jak Dawid, naród Dawidowy. Ja czytałem fragment z Pisma, a fragment był taki, że przy Dawidzie zebrało się 400 ludzi, którzy nie płacili swoich długów, których ścigano, którym było w życiu źle i trudno i których wypluło społeczeństwo. Skumulowali się wokół Dawida. Dawid zaś zorganizował ich, uzbroił i systematycznie napadał z tymi ludźmi wioski Amonitów, Filistynów, wyrzynając miasta do spodu. I słowo mówi, nie pozostawiając przy życiu mężczyzny ani kobiety. A Jahwe go wspierał. I co teraz? Co to jest? Dlaczego to takie coś jest? Ten Bóg, który wspierał Dawida jako przywódcę grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Nazwijmy to po ludzku dziś, dobrze? Spróbujmy teraz odejść od nomenklatury biblijnej. Grupa przestępcza o charakterze zbrojnym, zajmująca się napadami z bronią w ręku i morderstwami ze szczególnym okrucieństwem. Jakbyśmy tak przeczytali. Trochę inaczej brzmi, nie? Kodeksowo teraz. Dawid. Przywódca grupy przestępczej. O charakterze zbrojnym. Uciekający przed prawowicie sprawującym władzę królem Saulem. Czyli przed władzą. Władza go ściga, a on ma 400-osobową grupę zbrojną. Rozumiecie? 400-osobową. I napada na ludzi. I wycina, a tam jest jeden dopisek. Wycinał mężczyznę i kobietę, aby nie pozostawić śladów. Zacierał ślady przez zabójstwa. Dawid. Dawidek. Dlaczego wspominam te rzeczy? Dlatego, że pokazuję wam pewien obraz, który może być zamglony w nas. Pokazuję obraz Boga, który jest niezmienny. Wiecie co dla... Nie wiem, czy wy się zastanawialiście kiedyś, co dla Boga było istotne w tym wszystkim. Czy moralność? No na pewno nie. No na pewno nie. Co jemu się podobało w Dawidzie? Czemu Dawid mu się podobał? Przywódca grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, zajmujący się napadami i morderstwami? Ktoś powie, taka była wtedy kultura. No nie tłumacz mi tych rzeczy, że taka była kultura. To bo nie możemy mówić, że taka kultura była. Nie możemy na kulturę. Dzisiaj się wszystko zwala na kulturę. Dzisiaj się włącza Discovery i się ogląda życie Hitlera. Dzisiaj się na historii uczy o Hitlerze. Sara przyszła i mówi, po co to się uczyć w ogóle w takich rzeczach? W takich rzeczach, o takich. Po to w ogóle, co to w ogóle jest? Czysty umysł, rozumiecie o co chodzi? Przychodzi dziecko i mówi, po co to się uczyć? No po to, nie to, że oni umarli, wszyscy nie żyją, to było już, wiecie o co chodzi, teraz się uczyć, teraz o Hitlerze, o Stalinie. Dzisiaj to są postacie historyczne. Hitler to jest postać historyczna. Rozumiecie, że fajnie tak mówi. Jak się mordercę dzisiaj jakiegoś zobaczy, to na ulicy tam załadował komuś łapką w łeb, to się mówi morderca. Ale o Hitlerze się uczy dzisiaj w ogóle na historii. Był Hitler, on takie rzeczy miał, przeżywał, a Stalin, a to, a tamto. 20 milionów ludzi Stalin wymordował. 20 milionów ludzi.
Rozumiecie, to jest masakra w ogóle. Dlatego nie mówmy tutaj o Dawidzie jako o postaciach historycznych i nie mówmy, że wtedy tak było. Nie ma tak było, bo to jest ucieczka myślowa. Dawid miał grupę przestępczą, której przewodził, napadał na wsie, na miasta, wyrzynał do nogi i zabierał wszystko, co mieli, finito, cześć. Taki był Dawid, a Jahwe był z nim. I z tym trzeba sobie poradzić teraz. A Jahwe był z nim. I musi w tobie paść taki zgrzyt religijny. Bo nie możesz mówić, że ten Jahwe, co był z nim, to nie jest Jezus, którego właśnie wzywasz nad swoją córeczką czy synkiem. Bo wzywasz nad swoją malutką córeczką czy malutkim synkiem, czy swoim życiem imienia Jezus, w którym jest ten Jahwe, który był z Dawidkiem wtedy na tych napadach. I aniołowie Boga strzegli Dawidka, żeby mu w ogóle włosek z główki nie spadł przypadkiem. Podczas kiedy Dawidek ścinał głowy mieczem. Zatrważająca historia. Ale ja się musiałem z nią oswoić i coś zrobić w środku. Ja nie mogłem w ogóle obejść sobie i udać w ogóle, że tego nie ma. Bóg się zmienił. Mnie uczono, jak byłem w religijnych miejscach. No wiesz, Bóg się nie zmienił, ale dziś jest czas łaski. Ale co to w ogóle znaczy? Co to znaczy, co mi powiedziałeś teraz? Że Bóg ochłonął? Bóg ochłonął. Zabił Jezusa, nareszcie kogoś zabiłem, własnego syna, wiesz o co chodzi, już nazabijałem się wcześniej, teraz zarżnę syna, rozumiesz, ochłonę, już będę porządny, teraz jestem porządna wozia. Nie ma takiego czegoś nie ma. To jest bzdura, ten Bóg, który był, to jest i będzie, to jest ciągle ten sam Bóg. I my musimy zrozumieć, że to my jesteśmy za krótcy, żeby Jego pojąć. I dlatego musimy uwierzyć w to, że to, co On prezentuje, jest najlepsze i ostateczne. I my nie możemy powiedzieć, ja bym chciał inaczej, tylko my musimy się nauczyć, wiecie co mówić? Amen. My musimy umieć powiedzieć amen. Zgadzam się z Tobą, Panie mój. Zgadzam się z Tobą, nie trybię jeszcze tego, ale zgadzam się z Tobą, Panie mój. Zgadzam się z Tobą. Zgadzam się. Zgadzam się z Tobą. Zgadzam się. Ludzie często mnie pytali, a czemu w ogóle wy nie mówicie o różnych tragediach, które dzieją się na świecie? Ja mówię, dlaczego mamy mówić? Przecież Bóg jest w ogóle z tymi wszystkimi dziećmi, które są usuwane. Ja mówię, nie ma Boga z żadnymi dziećmi, które są usuwane. Dzieci usuwane idą do nieba. Ty się zajmij tym i coś do piekła. Przestań się zastanawiać nad modlitwami o kliniki aborcyjne. Każde usunięte dziecko idzie do nieba i nie musi przechodzić tego kołchozu, który my przychodzimy tutaj. Rozumiecie, że im lepiej? To już Hiob mówił, że było lepiej, gdyby mnie w ogóle nie było. Mówi, przeklęty dzień mego narodzenia. Obym nie powstał w łonie matki, mówił o skromance. On się błogosławił skrobarką. On mówi, lepiej byłoby mnie wyskrobać, niż bym przechodził to, co przechodzę teraz. Rozumiesz? Lepiej by było, bo to jest lepsze. Powiedz teraz, lepsza jest skrobarka niż pójście do piekła. Powiedz sam sobie tutaj. Amen. Rozumiesz? Lepiej być wyskrobanym i pójść do nieba, niż w ogóle nie być wyskrobanym, nie nawrócić się i pójść do piekła. Oto dopiero jest masakra. I z tej strony trzeba patrzeć na rzeczywistość. Trzeba widzieć Boga takim, jakim jest. Takim, jakim jest. Zobaczcie, co w ogóle jest. Oglądamy ostatnio film, zagadką sobie. Ciekawy film o służbach bezpieczeństwa. I człowiek w ogóle... Człowiek ze służb. Zabójca. Nawraca się. Tylko to jest tak po katolicku pokazane, do spowiedzi idzie. Idzie do spowiedzi, klęka w ogóle w tym konfesjonale i mówi do tego księdza. Mordowałem. Kradłem, wykorzystywałem, manipulowałem, oficer służb bezpieczeństwa. A ten kretyn siedzi z drugiej strony i mówi, analizujesz się, synu? A ten w ogóle przed chwilą powiedział, że w ogóle mordował. Pracował dla rządu.
od kilkudziesięciu lat wyżynał ludzi, a ten człowiek mówi, polanizm to grzech ciężki. Człowiek wstał i wyszedł z tego konfesjonału. To jest szok w tamtkach. Rozumiecie, do czego doprowadziło to, że obraz Boga jest wybaczony i zhumanizowany, a Bóg jest taki, jak był, cały czas ten sam. Dla Boga było, wiecie co ważne? Że Dawid patrzył w jego oblicze. Przychodził do niego i płakał i mówił tak, nie wiem, jak mam żyć, idę. W ogóle jak mnie nie poprowadzisz, to pobłądzę. Krzyczał do niego godzinami na łąkach i mówił, naucz mnie drogi swojej. Naucz mnie praw Twoich, a będę praw Twoich przestrzegał. On taki był Dawid. Rozumiesz? Mówi, ucz mnie, ja idę. Chroń mnie, ja idę. W ogóle nie wiem, czy nie pobłądzę. Idę tam z Tobą, bądź tam ze mną. On taki był, dlatego Pan był z nim. I dla Boga była ważniejsza postawa Dawida, niż całe wioski filistyńskie, które miały w nosie Boga i cały system Boży. Rozumiecie, o co chodzi? On nie miał żadnej litości. Wiecie, nad kim on miał litość? Nad tym, który wierzy. Wiesz, nad kim on się dzisiaj lituje? Nad tym, kto wierzy. Słyszałeś o tym? Nad tym, kto wierzy. Powiedział, zlituje się nad kim się zlituje. A nie zlituje się nad tym się nie zlituje. Nie chcesz Chrystusa, idziesz do piekła. I nie mam dla ciebie żadnej litości. Widzisz takiego Boga? Czy widzisz Boga, który płacze teraz za grzesznikami? Bo jak widzisz Boga, który płacze za grzesznikami teraz, to masz wypaczony obraz Boga, bo takiego Boga nie ma. Takiego Boga nie ma. Takiego Boga nie ma. Nie istnieje taki Bóg. Nie istnieje taki Bóg. Taki Bóg może istnieje w twojej głowie, bo może masz takie emocje. Bo może byś chciał, żeby taki Bóg był. Ale takiego Boga nie ma. Takiego Boga nie ma. Bo może miałeś trudne dzieciństwo i ty byś chciał, żeby ojciec nad tobą popłakał. Może tak byś chciał, żeby cię wziął za rękę, żeby cię przytulił, żeby powiedział, tak bardzo mi zależy na tobie, chodź tu do mnie. Może takiego Boga sobie wymyślasz, ale takiego Boga nie ma. Jest Bóg, który dał Jezusa Chrystusa i w ten sposób pojednał świat ze sobą. I mówi Bóg tak, kto grzeszy, niech nadal grzeszy, a kto święty, niech nadal się uświęca. Tak mówi Bóg, to jest taki Bóg. To jest Bóg, który nie płacze nad żadnym grzesznikiem. To jest Bóg, który nie płacze nad tym światem. To jest Bóg, który nie płacze przy klinikach aborcyjnych. Takiego Boga nie ma. Nie ma takiego Boga. Jest Bóg, który ma 26 imion. I one są w imieniu Jezus. Nie ma innego Boga. Rozumiecie? Nie ma innego Boga. Nie ma. Nie wolno się bać Jego natury, która przekracza nasze rozumienie. Tego nie wolno się bać, bo diabeł wtedy przychodzi i nas ogarnia. Jego naturę trzeba oglądać w modlitwach i prawdach o Nim samym, które On sam nam pokazał. To w modlitwach poznaje się Boga. Mówiłem o tym wczoraj, w tym czasie, co mnie teraz nie było. Bóg powiedział do mnie, moi ludzie nie mają problemu z grzechem. Moi ludzie mają problem z modlitwą. Nie z grzechem, z modlitwą. Bo to modlitwa doprowadza do tego, że my poznajemy prawdziwą naturę Boga. I wtedy dopiero grzech przestaje realnie panować w naszym życiu. A nie krzyczenie, grzech panował nade mną nie będzie. No zobaczymy. Zobaczymy. Czy nie będzie panował nad tobą grzech w praktyce. Zaraz zobaczymy. Ja się będę modlił, nade mną nie będzie planował. A nad tobą nie wiem. W jego imionach jest jego natura. Modlitwa jego imionami pokazuje nam, jak wygląda jego natura. Ona pozwala nam wzbudzić w nas wiarę otwierającą nasze umysły na jego istotę. Na jego manifesty również. Zamiast siedzieć przed Bogiem i wymyślać sobie coś,
to się bierze 26 imion Boga i zaczynasz się modlić tak. Uwielbiam Cię, Jahwe Rech, Ty, który zaopatrujesz. Wzywam Ciebie, Jahwe Rech, nad moim portfelem, nad moim kontem bankowym, nad moim budżetem, nad moimi pomysłami. Jahwe Rech, ja chcę Ciebie poznać, chcę Ciebie zobaczyć, ja chcę Ciebie zobaczyć. Objaw mi się, Jahwe Rech, ja uwielbiam Ciebie, Panie. Zaczynasz rozmyślać o tym, kto to jest Jahwe Rech. Zaczynasz brać Pismo Święte i rozważać te elementy, w których Jahwe Rech się manifestuje. Wiesz, kiedy się manifestuje? Manifestował? Kiedy szli przez pustynię i nie mieli co jeść. I nagle zaczęło padać ciasto z nieba. I tak padało 40 lat. Chcieli mięsa i nagle, codziennie, zaczęły się pojawiać w ogóle ptaki, które łapały się w ich sidła i mieli przesyp mięsa. I nagle, jak im się chciało pić, a doszli do miejsca pustynnego, to Mojżesz uderzył w skałę i wyleciała woda. Jahwe Rech. Nagle, kiedy źródła wód były zatrute, on w proroczym objawieniu wskazał na drzewo i powiedział, wrzućcie to drzewo do rzeki i rzeka ożyła. Jahwe Rech. I wiesz, co się zaczyna dziać, kiedy rozważasz Jahwe Rech. W Twoim życiu zaczyna się manifestować zaopatrzenie. Twój umysł zaczyna być przesiąknięty mentalnością zaopatrzenia. Nie masz już ani jednej chwili zawahania, że Ty osiągniesz sukces finansowy. Nie masz jednej chwili zawahania, bo Jahwe Rech jest Bogiem Twoim. I tak z każdym imieniem. Nie na tych imionach siedzę tyle lat i się nimi modlę. Rozumiesz? Zamiast wołać do Boga, dodaj mi odwagi, to rozważam Boga jako tarczę moją. I wzywam Go jako tarczę moją. I mówię, Tyś tarcza moja. I może diabeł we mnie walić z CKM-u i nic mi nie będzie. Ja wielokrotnie w swoim życiu nie mówiłem do diabła precz. Ja jechałem na komorę i mówiłem do niego tak. Chodź. I wzywałem imienia Boga mojej tarczy. Mówię, chodź. Chodź. Spotkasz się z Bogiem moją tarczą. To moja tarcza. To moja tarcza. W modlitwach musicie rozważać imiona Boga. Musicie o nich myśleć. Musicie się nad nimi zastanawiać. Musicie być nimi przesiąknięci. Modlitwa Jego imienia i imionami, ona wzbudzi w Was mentalność Jego natury w 100%. Nie wolno nam dopasowywać Jego natury do upodobań naszej duszy. Nie wolno tego robić. Nie wolno nam mieszać Boga z naszą duszą. Mierzyć Go miarą naszej duszy. Rozumiesz? Kiedy zacząłem rozważać Boga wiekuistego, to jak piorun przeszła mnie myśl, wiecie jaka? Że On mnie nie rozumie. Ja do Niego mówię, a On mnie nie rozumie. Ja mówię, Ty nie rozumiesz tego, co czuję? Myślałem, że Ty rozumiesz. Ja zrozumiałem, że ja takiego Boga chciałem widzieć, który rozumie, co ja czuję. Jak się czuję źle, to przychodzę do Niego, mówi Artur, no rozumiem, że się czujesz źle. Ale On nie rozumie, że ja się czuję źle. Wiecie czemu? Bo On jest rozwiązaniem mojego złego samopoczucia. On powie do mnie, wstań, chodź. Pamiętam, jak mnie połamały korzonki lata temu i szedłem na ewangelizację i mówiłem, uzdrów mnie, a On mówił do mnie, Ty idź głoś. Ja mówiłem, ale Ty mnie uzdrów najpierw. Najpierw Ty idź głoś. Ale jestem skrzywiony tak.
Ale idź głoś. Masz zaplanowaną ewangelizację, idź głoś. Ja myślałem, że on mnie nie rozumie. To ja mówiłem do niego wyraźnie. Ty uzdrów mnie. Ty idź głoś. Weź tą swoją torbę z traktatami i ty idź głoś. Ty idź głoś. Więc przestałem się modlić. Powiedziałem do Wiktora, pomóż mi założyć skarpetki i buty. Założyłem skarpetki i buty, taki zgięty w pół, jak baba na grzybach. Poszedłem z tą torbą, człowieka. Głosić. I 300 metrów dalej już byłem uzdrowiony, wyprostowany. Rozumiecie? Bo to był Bóg, lekarz. To lekarz, Bóg lekarz. Który nie rozumiał mnie. Ja chciałem, żeby on mnie zrozumiał w moim bólu. Że mnie przytulił. Rozumiecie? On taki nie jest. Gdy zdarza się coś, co nas przekracza, to nie wolno nam cofać się. Zamiast tego musimy rozmyślać o imionach Boga. O tym, jaki On jest. Dzisiaj Ania powiedziała ważną rzecz, bo ludzie chcą, żeby ich Bóg przytulił. Ty nie chcesz, żeby cię Bóg przytulał. Ty wejdź w relacje miłosne z ludźmi, to niech cię człowiek przytuli. To tu prawidłowo zrobisz. Niech przytula cię człowiek, a z Bogiem postępuj zgodnie z Jego naturą. On dał ci człowieka, żeby cię przytulał. A nie Boga, którego wyobrażasz sobie, że On w izolacji cię przytula i mówi, taka jesteś wspaniała, taka jesteś kochana, dziewczyna moja. Nie, to demony cię głaszczą po głowie wtedy. W tych izdebkach modlitewnych tak zwanych. Izolacyjnych izdebkach modlitewnych. Rozumiesz, o co chodzi? Szczek jest odcięty od ludzi, rozumiesz, ucieka od ludzi, a idzie w górę, Panie, to Ty mnie przytul, Ty mnie przytul, Panie. Cię demony nam przytulają. A On to Cię do ludzi wypędzi. On Cię do ludzi wypędzi, On mówi, tam Cię przytulą. Wycałują Cię, przytulą Cię, rozumiesz? Jego manifesty zawsze będą zgodne z Jego naturą, prawdą, obietnicami, tak zawsze będzie. Wiecie, lęk to jest skutek blokowania się na odbieranie prawdy o naturze Boga. Bo to się blokujesz. Rozumiesz? I przychodzi lęk. Nie pozwalaj na to. Rozważaj Jego imiona. Jeszcze dziś powiedz Bogu, że nie będziesz się blokował na Jego Świętego Ducha, który jest Duchem niezmiennego Boga. Jeszcze dziś to zrób, powiedz, będę rozważał Twoją naturę, będę myślał o Twojej naturze, będę się modlił o głębie objawień Bożym. Jeszcze dziś powiedz, oto Pan, mój Bóg, czyni wszystko, co zechce na niebie i na ziemi. Powiedz, Panie Boże mój, Ty czynisz wszystko, co zechcesz na niebie i na ziemi. Zgodnie z swoją naturą. Ja się podpisuję obydwoma rękoma pod tym Panem. Pod Twoimi 26 imionami, które są w imieniu Jezus. Ja podpisuję się rękoma obydwoma. Ja Ciebie nie będę szukał nigdy innego, tylko takiego, jakie są Twoje imiona. Ja nie będę nigdy wchodził w żadne kompromisy. Ja nie będę mówił może, jakby, czy na pewno. Będę Twoje imię brał. I będę mówił, taki jesteś i koniec. Ja nieraz mówię, taki jesteś, to zrób. To zrób to. To zrób to. Jeden pastor, który rozpoczynał lata temu służbę wśród gangów w Nowym Jorku, jak udało mu się zebrać bandziorów w jednym miejscu, to zrobił taką rzecz. Wyszedł, ogłosił Ewangelię, a potem ukląkł przy kazalnicy i powiedział tak do Ducha Świętego, zrobiłem, co mogłem, reszta Twoja robota, reszta Twoja sprawa, zrobiłem, co mogłem. On wierzył w Jego naturę. Rozumiecie? Nie wymyślaj sobie Boga, jak sobie wymyślałeś Boga.
To był taki Bóg, tak jak jakbyś chciał, żeby wyglądał. Połam to dziś, odrzuć to, wywal tego konia z tego balkonu. To jest w ogóle mój pomysł, jakiś głupi, Boże. Jakiego głupiego sobie ciebie wymyśliłem. Bardzo głupiego takiego. Ale ty jesteś taki, jak twoje imiona. Bo twoje imiona mówią o twoim charakterze, o twoim usposobieniu, o twoim sercu, o twoim umyśle. Twoje imiona. I pamiętaj, za każdym razem, kiedy będziesz wzywał imienia Jezus, modlił się w imieniu Jezusa, stawał w wierze w imieniu Jezusa, to miej przed sobą imiona Boga. Miej przed sobą naturę, która za tym stoi. Taki jest Święty Duch. Prawdziwy Święty Duch. I coś wam powiem. Kiedy ty idziesz za tym, to fałszerstwa będą się załamywać jedno za drugim. Kenneth Hagin kiedyś powiedział, że kiedy ja usługuję, to wszyscy fałszywi prorocy milczą. Tak, jak mnie nie ma, to wszyscy fałszywi prorocy w ogóle mają coś do prorokowania. Rozumiecie? On zna naturę Boga. Kiedy przyszła do tego kobieta i mówi, mam dla ciebie słowo od Pana. I zaczęła mu to słowo czytać. Doczytała do 1/3, Hagin powiedział, to nie jest słowo od Pana. Pan nigdy by tak nie powiedział. Skąd ty wiesz? Bo znam naturę Pana. Rozumiecie? Jak ja znam na przykład moją żonę, to ja wiem, że ona nigdy pewnych rzeczy by nie powiedziała. Jak ktoś by przyszedł i powiedział na przykład coś, a powiesz, to Agata mi takie coś powiedziała. Ja bym powiedział, nie. Wymyśliłeś to sobie. Znam ją 26 lat. Różne rzeczy mówi, ale tego nie mówi. Ma inne zdanie w tej sprawie. W tej sprawie ona ma inne zdanie, więc nie mogła ci powiedzieć czegoś, co przed chwileczką powiedziałeś. Tak jest z Bogiem. Zweryfikuj wszystko, co w twojej głowie powstało, co jest niezgodne z naturą Boga. Zweryfikuj to. Wstajmy proszę. Ojcze, modlimy się w imieniu Jezusa. I dziękujemy ci, że twoje słowo ono działa w nas teraz. Że twój Święty Duch jest właśnie taki, jak objawiłeś nam w twoich 26 imionach. Dziękujemy ci, potężny, wielki Boże, że w imieniu Jezusa jest zawarta twoja natura. Że jesteś cały i ten sam od wieków i na wieki. Że jesteś Bogiem niezmiennym i że czynisz, co zechcesz na niebie i na ziemi. Boże nasz, poddajemy tobie nasze myśli, nasze emocje, nasze decyzje, nasze wszystkie koncepcje. Poddajemy ci obrazy, które być może powstały w nas w wyniku nierozumienia ciebie. Ojcze, burzymy to wszystko. My chcemy, aby w nas pozostały tylko czyste przejawy twojej natury. Chcemy znać ciebie takim, jakim jesteś. Jeżeli czegokolwiek nam jeszcze gdzieś brak, Duchu Święty, otwieramy się teraz na wypełnienie tych praktyk. W imieniu Jezusa. Amen.